Wiemy, kto wykona prace przedprojektowe czwartej linii metra. Tramwajowe prace remontowe przy kinie Femina. Tramwaj do Wilanowa zmienia jezdnię. Wukatka ogranicza możliwość jeżdżenia. Przejazd kolejowy ulicy Marca będzie zamknięty, ale spokojnie, to jeszcze nie budowa tunelu. Natomiast inny tunel w centrum Warszawy został zamknięty. Most na Pragę z nowym przejściem dla pieszych. Rozpoczynają się pierwsze prace budowlane. Czy wiemy, co z S7 pod Modlinem? O tym i tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym. Specjalnie prosto z budowy tramwaju do Wilanowa. Na spacerowej. Jest piątek, a właściwie noc z piątku na sobotę, z 12 na 13 lipca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Zanosz. Właśnie się znajduję na ulicy Spacerowej, gdzie trwają cały czas prace budowlane, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Wilanowa. Tutaj prace mają się zakończyć, jeżeli chodzi o przejezdność tramwajową prosto do Branickiego, już niedługo, bo we wrześniu 2024 tramwaje mają już tak pojechać, od początku, od 1 września. Zobaczymy, czy mi się uda, natomiast cała inwestycja tutaj z tymi elementami zielonymi, z nowymi drogami rowerowymi, i z nowymi jezdniami ma być gotowa dopiero na koniec 2024 roku. Ale dobra, w dzisiejszym filmie nie będę mówić o tramwaju do Wilanowa, który dzisiaj nagrywałem. Dzisiaj będę mówić o newsach. I zaczynamy sobie standardowo od awarii wind na Zach Metra. Mamy standardowo oczywiście niedziałającą windę na Ursynowie, znaczy standardowo, dopiero od 3 tygodni. Na Politechnice od tego tygodnia i na Stadionie Narodowym również od tego tygodnia nie działa winda. Idziemy dalej, bo rozpoczęły się prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. No dobra, trochę przesadziłem z tym, że się rozpoczęły. Na razie wiemy faktycznie, kto wygrał przetarg, a już niedługo będzie podpisana umowa z firmą Metroprojekt. No tak, ciekawe to wyszło. Firma ta zaproponowała 52,2 miliona złotych za realizację tejże inwestycji, a polega to na tym, żeby faktycznie przygotować wszystkie prace przedprojektowe, jeżeli chodzi o czwartą linię metra. Wyniki tych prac będą znane dopiero w 2027 roku, więc na M4 to sobie wiecie, poczekamy jeszcze. Ważne jest to, że w tym czasie dowiemy się, jak będzie etapowana cała ta inwestycja, będą różnego rodzaju analizy zrealizowane, jak dokładnie będą wyglądać te stacje, gdzie będą zlokalizowane i tak dalej. To wszystko będzie teraz analizowane przez właśnie Metroprojekt i za ładne tam skromne kilka lat, w 2027 roku poznamy dokładne informacje. Dowiemy się też, czy M4 będzie mogła być obsługiwana bez maszynistów. Ja tylko powiem, że M2 już by mogła być obsługiwana, no ale ze względów różnych logistycznych tak nie jest. No i też dowiemy się oczywiście, czy będzie można zainstalować drzwi, żeby po prostu ludzie nie wpadali pod pociągi metra. Ja jestem w stanie, że to nie ma sensu. Trzeba walczyć z osamieniami, które po prostu chcą zginąć, bo to raczej są zazwyczaj samobójcy, a nie że ktoś faktycznie wpada pod pociąg. Trzeba z takimi osobami po prostu wcześniej systemowo do tego podejść, a nie zwalczać po prostu możliwość w tym danym miejscu popełnienia samobójstwa. To po prostu w skrócie trzeba przeciwdziałać, a nie likwidować miejsca, gdzie można to wykonać, bo zawsze pozostają różnego rodzaju inne miejsca. Nie będę mówić jakie, żeby po prostu nie proponować. Nie zmienia to faktu, że faktycznie to jest najdłuższa linia metra, jeżeli chodzi o aktualny plan 5 linii. Będzie mieć 23 stacje i 26 km długości. Będzie łączyć Nowodwory, czyli Tarchomin, dalej Stare Świdry. Będzie się łączyć z M1 na Marymoncie razem z M2 i ma być to realizowane razem w ramach jednego projektu, czyli wydłużenie M2 i M4 ma być powstawać jednocześnie. Będzie nowy przystanek na Placu Grunwaldzkim z połączeniem z stacją kolejową nową. Na Rodzie Daszyńskiego połączy się z M2. Dalej na Placu Zawiszy połączy się z Warszawa Ochota i Warszawa Główna. Przez Plac Narutowicza przejedzie i tam będzie się łączyć z M5, dalej przez Żwirki i Wigury, gdzie się połączy i z linią kolejową, i z M3, która ma tam się w przyszłości skończyć, na Służew coś połączy z koleją, a na Wilanowskiej połączy się ponownie z M1 i skończy się w Wilanowie. Czyli tak jak tutaj tramwaj do Wilanowa staje. Co ciekawe, sam tramwaj do Wilanowa i metro M4 mają się krzyżować na jednej ze stacji, a czy tutaj na przystanku Sobieskiego. Więc jak coś, faktycznie trochę tutaj będzie tych planów i zmian zaplanowanych. Niemniej idziemy dalej faktycznie z kolejnymi news
komiksami. A mianowicie są tramwajem. Wracają remonty, jeżeli chodzi o kino Femina. I teraz w aktualny weekend, 13-14 lipca, będą te kolejne prace realizowane, jeżeli chodzi o skrzyżowanie Alei Solidarności i Jana Pawła II. Prace będą polegać na zmianie organizacji ruchu, jeżeli chodzi o tramwaje 17 i 33. I dosyć ciekawe są objazdy. O ile 17 ma dosyć standardowy objazd, czyli po prostu na stawkach skręca i jedzie dalszy odcinek Marszałkowską prosto do Nowowiejskiej, gdzie wjeżdża na swoją standardową trasę i jedzie dalej Aleją Niepodległości. O tyle 33, nie dość, że będzie wydłużony do PKP Służewiec, to zmienia dużo, dużo więcej swojej trasy. Czytajcie, no ponieważ cały odcinek jest zamknięty, jeżeli chodzi o przejazdy tutaj na Alei Solidarności, to ten tramwaj muszą już po pierwsze najpierw od cecha Arkadia pojechać dalej prosto Okopową, później skręcić w Alei Solidarności, następnie w Skierniewicką, później wjeżdża wyprostą, znaczy wjeżdża w Kasprzaka wyprostą i na rondzie NZ wjeżdża na tą trasę i jedzie dalej oczywiście prosto do PKP Służewiec. Dlaczego tak dużo są te objazdy i tak tutaj ładnie ten tramwaj będzie objeżdżać to wszystko objazdami i na okrągło? No bo na rondzie Leszyńskiego cały czas nie ma wybudowanych rozjazdów i nie wiemy, kiedy w najbliższym czasie to zostanie zrealizowane. Niemniej, faktycznie całkiem ładna objazdowa trasa. Jak ktoś chce się przejechać, to w aktualny weekend 33 na ładnych objazdach. Więc jak coś, takie tutaj będą zmiany. Z innych informacji, w Wilanowie już od poniedziałku będzie kolejna nowa jezdnia, już przejezdna dla samochodów. Czytajcie, już tutaj ponownie Klimczaka jest oczywiście cały czas zamknięta, znaczy będzie zamknięta właśnie na tym przejeździe, ale ważne jest to, że Aleje Rzeczpospolitej obok Świątyni Opatrzności Bożej będzie do Branickiego już po prostu poprowadzona jezdnią wschodnią, jezdnia zachodnia będzie teraz realizowana w ramach tej nowej inwestycji i tutaj z tego co wiem na Branickiego już są realizowane nowe prace, jeżeli chodzi o rozjazdy. Niemniej ja tego jeszcze nie widziałem, bo choć dzisiaj nagrywałem tramwaj do Wilanowa, to specjalnie nie pojechałem jeszcze na Branickiego, bo skoro mają tam być zmiany, jeżeli chodzi o organicy ruchu, to dopiero w poniedziałek nagram tamten odcinek włącznie z odnogą na Stegny, więc ten odcinek będę dopiero nagrywać w poniedziałek, również z Warszawą Zachodnią. Także takie tutaj są zmiany, oczywiście te wszystkie zmiany mają być już zmienione we wrześniu, kiedy tramwaje mają pojechać prosto do Wilanowa. Idziemy dalej, bo Annopol ma dosyć dużo ciekawych fotografii, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda w BIM-ie i jak to wygląda na samej zajezdni tramwajowej Annopol. Możemy sobie zobaczyć właśnie, jak to wygląda na tym systemie komputerowym, a jak to wygląda już teraz w praktyce. Jest to ciekawe porównanie, możemy też zobaczyć, jak te wszystkie budynki poszczególne wyglądają w środku i ja Wam to pozostawię do lektury, więc jeżeli chcecie to zobaczyć, to oczywiście pozostawiam to Wam, tylko chciałbym tutaj znaleźć mniejsze z tym przychodzą. Pozostawiam Wam to, żebyście sobie zerknęli samemu, macie teraz w karcie i oczywiście w opisie. Z innych informacji przypominam Wam, że już teraz od poniedziałku WKTK znowu będzie jeździć po jednym torze w związku z pracami w regułach i wtedy pociągi będą jeździć pomiędzy całą trasą, czyli pomiędzy Gdyńskim, Mazowieckim a Warszawą Śródmieście WKD co 80 minut w danym kierunku. Natomiast to zmienia faktu, że pociągi do Michałowic będą jeździć co około 40 minut w każdym z kierunków, bo po prostu pociągi niektóre będą kończyć swoją trasę w Michałowicach, a od Michałowic pociągi będą jeździć po dwóch torach wahadłowo w dwóch kierunkach. A w regułach będzie tylko łącznie jeden peron odczynny, bo nie dało się budować peronu tymczasowego. Będzie też oczywiście liczyć zastępcza linia komunikacja autobusowa na odcinku Komorów Michałowice. Do Komorowa będą pociągi WKTK jeździć w miarę normalnie, jadąc z odcinka Grodzicka Mazowiecki Milanówek. Natomiast od Komorowa też będą dzieje specjalne kursy ZKA prosto do PKP Pruszków. No i przechodzimy dalej. Jest aktualnie awaria ulicy Popularnej i dlatego też została prowadzona tutaj specjalna organizacja ruchu. Jeżeli chodzi o autobusy w tym miejscu, po prostu nie ma konieczności, nie ma przejazdu w każdym z możliwości, jeżeli chodzi o przejazdy w tym miejscu. Dlatego też linia 127, 228, N85 jedzie, te wszystkie trzy linie autobusowe jeżdżą objazdami. Tutaj całkiem ładnie, jak widzicie, na okrągło w niektórych z kierunkach muszą po prostu przejechać innym przejazdem, nie obok Warszawa-Włochy, więc faktycznie trochę te linie autobusowe będą jeździć na okrągło. Z innych informacji jest aktualnie remontowany przejazd kolejowy, jeżeli chodzi o ulicę Marsa. Tutaj, dlatego też linia autobusowa 115 będzie jeździć inaczej. Od piątku wieczorem 12 lipca będzie jeździć też zastępcza komunikacja autobusowa Z15, która będzie jeździć na krótkiej trasie PKP Mokry Łuk, PKP Rembertów i to będzie realizowane teraz w najbliższy weekend, czytaj od 12 lipca od godziny 20, czyli tak jak Wy to oglądacie, to już są te prace realizowane, do 15 lipca do godziny 4 nad ranem. Odcinek w tym miejscu, czyli przejazd kolejowy, będzie całkowicie zamknięty, tam będzie wymiana nawierzchni asfaltowej, będzie też tam jakieś poprawki, jeżeli chodzi o tory i odbudowa odwodnienia, które po prostu zostało trochę utracone
w tym mieście, w tym miejscu pociągi będą jeździć po innych torach w tym czasie i nie powinno być jakichś dodatkowych, większych utrudnień. W portalu pasażera, czy też na aplikacji Koleo oczywiście możecie sprawdzić, jak tam wyglądają te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o tu w tym miejscu perony, czy też po prostu jak jeżdżą pociągi. No i tutaj objazd oczywiście proponują żołnierzkom. Z innych informacji jest już powrót od poniedziałku autobusów linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E2 i N34 na Nowy Świat. Normalnie w dwóch kierunkach będą jeździć wszystkie autobusy, no i oczywiście też wszystkie inne pojazdy, które mogą wjechać na Nowy Świat, będą mogły ponownie wjechać na Nowy Świat, jadąc od ulicy Świętokrzyskiej, więc to też jest dobra informacja. Z innych informacji, no dzisiaj jestem tutaj na ulicy, więc oczywiście plakatu ze mną nie ma, chociaż może bym mógł wziąć, gdybym wiedział, że tutaj faktycznie dzisiaj będę nagrywać mniejsza z tym. Niemniej, jeżeli chcielibyście mieć jakiś ładny plakat kolejowy, to oczywiście zachęcam Was do wejścia na stronę partnera kanału, którym jest Koleo, gdzie możecie kupić właśnie takie oto i ładne plakaty, zarówno z Warszawy, jak i z innych miast. Warszawa, Falunica, Wrocław Główny, Centralna, Gdańsk Główny, czy Gdynia Główna, no i Władysławowo oczywiście tych plakatów jest dużo, dużo więcej. Jak coś Was interesuje, zachęcam Was do wejścia, sklep.koleo.pl, link oczywiście również jest w opisie. Idziemy dalej z kolejnymi informacjami, już przechodzimy do ZDM-u, a konkretnie do Placu Centralnego, gdzie informacja, że został zamknięty tunel ulicy Złotej. I to mogliście całkiem ładnie zobaczyć, bo choć ten film się pojawi pewnie około godziny 00, czyli już właściwie w sobotę 13 lipca, to nie zmienia faktu, że faktycznie film na temat zamknięcia tunelu ulicy Złotej mogliście zobaczyć w ostatnim czasie, czyli w ostatni piątek. Jak coś, oczywiście zachęcam Was do obejrzenia w ostatnich materiałach z warszawskich inwestycji. Dokładnie możecie zobaczyć, jak tam wyglądają prace na dole, jak oczywiście też wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o Tutynia. Najważniejszych informacji powiem Wam tylko łącznie, że jeden tam pas został zamknięty na Marszałkowskiej, jeżeli chodzi o Tutynię, a jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o całkowitą likwidację, mają się zakończyć na koniec 2024 roku. Z innej informacji, asfaltowanie Jana Kazimierza zostało zakończone, przynajmniej na tym odcinku, gdzie było to realizowane w ostatnim czasie. I aktualnie na całej długości jeszcze sprawa to, jak widzimy, bez pasów poziomych, czy bez oznakowania poziomego, ale już faktycznie możemy zobaczyć, że samochody sobie mogą jeździć nową nawierzchnią asfaltową. Film o Jana Kazimierza i ulicy Ordona, bo to nagram za jednym razem. Najprawdopodobniej nagram albo przed moim wyjazdem do Zakopanego, albo po. Czyli czytaj w tym najbliższym tygodniu lub w kolejnym. Ale to zresztą jeszcze zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądać. Z innych informacji jeszcze mamy nową jezdnię i nowe chodniki i nową zieleń, czyli oczywiście frazowanie Targowej i Zamońskiego. To jest aktualnie również realizowane i tam właśnie te wszystkie prace i zmiany możemy zobaczyć, jeżeli chodzi i o nową nawierzchnię, i nowe krawężniki, i o nowe właśnie chodniki. Znaczy wszystko jest oczywiście remontowane, także jakby nie spodziewajcie się, że tutaj coś nowego będzie. Po prostu wszystko jest, znaczy nowe będzie, nowa nawierzchnia będzie, ale po prostu to jest odbudowane, z zupełnie nowych tutaj jakichś bajerów nie będzie. Mamy dalej informację, że skrzyżowanie było zrealizowane, jeżeli chodzi o Powązkowską, natomiast teraz będzie realizowany tutaj nowy chodnik. Czy tutaj chodzi o skrzyżowanie ulicy Kraśnickiego i Fickowskiego? To skrzyżowanie było ostatnio przebudowane, a aktualnie będzie tutaj przebudowany jeden z tych chodników, tak aby wyglądał dużo lepiej. Nie tak jak tutaj w tym miejscu, tylko tak jak tutaj na tych kolejnych ujęciach, czyli tu jak widzicie z pełną podbudową, tak tutaj po nowemu. I to wszystko teraz właśnie w tym miejscu będzie realizowane. Idziemy dalej, bo oczywiście też są inne realizowane prace, jak na przykład jest układana kostka na krakowskim przedmieściu z okazji wakacji. Tak jak powiedziałem, krakowskie przedmieście zostało zamknięte dla ruchu kołowego i też wtedy faktycznie trwają prace przy układaniu całej kostki. No, wygląda to całkiem, całkiem zacnie. Nie będę ukrywać faktycznie, że robi to wrażenie na tym całym odcinku i jak widzicie, jest to wszystko w tym miejscu układane. Tak jak przypominam Wam, to jest realizowane specjalną metodą, podobnie jak na ulicy Miodowej, dzięki czemu ta nawierzchnia wytrzymuje dłużej z autobusami i z tymi dużymi obciążeniami i po prostu jest to lepiej później funkcjonalne. Widzicie, precyzja jest tutaj całkiem wysoka. Nie uznawajcie tego, że ja tutaj mówię prześmiewczo, ale faktycznie precyzja tutaj jest niezbędna przy tego typu pracach, no bo później to oczywiście trzeba całkowicie wszystko wyrównać i można jeździć. Wyrównać mam na myśli oczywiście wysypać ziemię, żeby to się wszystko ze sobą złączyło. Niemniej faktycznie wyniki tego, jak funkcjonuje to na ulicy Miodowej, są naprawdę całkiem pokaźne, więc mam nadzieję, że na tym kolejnym odcinku Krakowskiego Przedmieścia również tak to będzie funkcjonować. Z innych informacji, frezowanie wału międzyrzeńskiego będzie realizowane teraz w najbliższy weekend, 12-14 lipca i prace będą realizowane na jezdni od mostu Poniatowskiego do ulicy Zwycięzców. Po prostu jezdnia będzie węższa o jeden pas, jak coś będą tam aktualnie realizowane
fajne prace, jeżeli chodzi o frezowanie. Długość to jest 800 metrów, natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest 2800 metrów kwadratowych nowego asfaltu, który właśnie w ten weekend tam będzie realizowany. Z innych informacji rozpoczynają się prace budowlane już od najbliższego poniedziałku przy budowie nowego przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym i przebudową ulicy Karowej, jeżeli chodzi o most na Pragę. W końcu do niego będzie normalne, sensowne dojście. Zakres zaawansowania pracy jest całkiem pokaźny, bo zwróćcie uwagę, że no, trych objazdu tutaj jest. Tu jest oczywiście kładka w tym miejscu, a jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, to będzie w tym miejscu wykonywane. Natomiast zwężenia będą takie, że na całym odcinku do Izy tunelu będzie po prostu zwężenie o jeden pas. Będzie możliwość cały czas skrętu w prawo w kierunku ulicy Karowej, ale będzie to de facto nie będzie prawo skrętu, tylko po prostu będzie można skręcić z pasa jadącego również prosto. No i z Karowej oczywiście będzie cały czas wyjazd. Ulica Karowa też będzie zwężona, bo docelowo oczywiście będzie mieć większą, szersze nawierzchnię, aby można było tam zmieścić nową część, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego. Oczywiście objazdy tutaj są zapewnione, jeżeli chodzi o część pieszą, bo też nie będzie tutaj po prostu możliwości przejścia na pewnego rodzaju odcinku. Będzie tylko możliwość dojście do szpitala, natomiast nie będzie przejścia wzdłuż samego wybrzeża Kościuszkowskiego, a tego też objazd dla rowerzystów jest tutaj przejściem podziemnym, a dla pieszych po prostu jest tutaj na okrągło przez ulicę Dobrą. Natomiast co jest ważne, jak mi się uda z tego wyjść... Jak będzie wyglądać nowa organizacja ruchu w tym miejscu, to Wam pokażę na projekcie, jak to wykładnie wygląda. Przejście dla pieszych, jak powiedziałem, będzie po tej stronie. Natomiast co ważne, z samej ulicy Karowej teraz będzie możliwość lewoskrętu, dzięki czemu będzie można wjechać z samo wybrzeże Kościuszkowskie, jadąc dalej w kierunku chociażby mostu gdańskiego. Więc to jest faktycznie dosyć duża zmiana w miejscu. Tak będzie to zrealizowane tutaj, aby na spokojnie można było funkcjonować z zieloną falą, znaczy zieloną sesją świateł dla pieszych i rowerzystów, żeby po prostu przejść przez trasę w tym miejscu Kościuszkowską, jeżeli chodzi o wybrzeże, no i oczywiście wtedy też będzie mogło być zielone światło dla ulicy Karowej. Przez ulicę Karową również będzie przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym i wzdłuż ulicy Karowej powstanie mały, ale jednak fragment drogi rowerowej. Co plus, bo pierwotnie to nie było planowane. No i przechodzimy dalej. Te prace będą realizowane jak coś przez najbliższy czas, mniej więcej do końca 2024 roku. Z innych informacji rozpoczęły się prace budowlane, jeżeli chodzi o budowę wiaduktu w Rembertowie. Te prace de facto się rozpoczęły już w poprzednim miesiącu, ale teraz te prace są na tyle widowiskowe, że nawet Sztym o tym pisze, czytaj, po prostu będą utrudnienia. I te utrudnienia będą długo. Rzadko widzę utrudnienia, gdzie pokazuje się inny rok i tak właśnie w tym miejscu jest. Od najbliższego poniedziałku do 31 marca 2025 roku będą utrudnienia, jeżeli chodzi o ulicę Starzacką. Jeżeli chodzi o liczbę pasów w rejonie tej całej inwestycji, czyli ulicę Chełmżyńską i ulicę Starzacką, cały czas będzie zachowana taka sama liczba pasów na każdym z odcinków. Niemniej jezdnie będą mogły być po prostu kierowane na różnego rodzaju objazdy obok samej docelowej i pierwotnej jezdni poprzez chociażby jazdę jezdniami tymczasowymi z samych płyt betonowych. Niemniej ruch cały czas będzie utrzymany i to będzie realizowane na terenie całej inwestycji. Pierwsze uzwężenie właśnie w tym miejscu będzie, gdzie będą wykonywane fundamenty nowego wiaduktu. O nowym wiadukcie w ciągu ulicy Chełmżyńskiej nad linią kolejową niedługo się pojawi film z warszawskiej inwestycji, gdzie dokładnie Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądać, bo ten film no, już jest właściwie prawie gotowy. W sensie wszystko już nagrałem, teraz tylko łącznie jeszcze muszę oczywiście wszystko przygotować, jeżeli chodzi o zmontowanie materiału. Z innych informacji, kolejowa znowu jest jednokierunkowa. Mógłbym wyliczyć, jak to często się wydarzy, ale już faktycznie jest dosyć częste i już aktualnie jest jednokierunkowa. Prace mają tam realizowane do 30 listopada i ten krótki odcinek jest aktualnie jednokierunkowy, dzięki czemu po prostu cała ulica kolejowa na tym odcinku jest już nieprzejezdna w dwóch kierunkach. Z innych informacji, ulica Suwalska jest aktualnie w remoncie. To jest teraz też realizowane przez najbliższy czas. Od poniedziałku się rozpoczną prace, zakończą się na koniec wakacji. Docelowo ulica Suwalska będzie po prostu jednokierunkowa. Oczywiście tam jest realizowane wszystko, czyli nowe chodniki, nowa nawierzchnia asfaltowa i też nowe zatoczki, jeżeli chodzi o jakieś podjazdy. To wszystko jest realizowane w ramach tej przebudowy i docelowo po zakończeniu tych prac ulica Suwalska będzie jednokierunkowa, będzie przejazdność tylko łącznie w kierunku ulicy Łabiszyńskiej. No i na koniec S7, ta wspomniana na początku. Co ja mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o S7, odcinek pod Modlinem, wszystkie te odcinki są opóźnione, to chyba jest jasne. Wszystkie te odcinki się zakończą z budową najwcześniej w 2025 roku. Wiemy już mniej więcej, jak to jest, jeżeli chodzi o dwa odcinki, czyli Załuski, Modlin, Modlin-Czosnów. Wiemy, że tutaj aneks został podpisany i prace się mają zakończyć mniej więcej za rok, czyli tutaj w sierpniu 2025. I do tego czasu oczywiście tę inwestycję będę Wam cały czas pokazywać i film o S7 pełen
w końcu się pojawi, bo wiem, że jakieś tam były zmiany, jeżeli chodzi o budowę, natomiast pełen film OS 7 w końcu w najbliższym czasie powinien się pojawić, bo ja wiem, że czekacie na niego, ale ja też po prostu nie mam czasu go zmontować, a to jest dosyć duży film. Niemniej, jeżeli chodzi o ostatni odcinek, czyli od Zausek dalej do Płońska Południowego, ten odcinek w teorii ma się zakończyć w maju 2025, ale już wiemy, że wykonawca wnioskuje o to, żeby po prostu wydłużyć ten termin. On jest podobno najmniej zaawansowany. Ja tego nie powiem, bo nie nagrywam tej części, a przynajmniej tym razem nie nagrywałem. W sierpniu będę już, gdzie już przed całego odcinka, jeżeli chodzi o S7, no ale no tak, na inwestycje jest realizowane oczywiście z opóźnieniami, w związku z tym, że po prostu różnego rodzaju zezwolenia były długo pozyskiwane, bo umowy zostały zawarte w 2020 roku, natomiast zezwolenia dopiero były w 2022 roku, de facto w grudniu, więc no widzimy te opóźnienia i po prostu to, że to się długo ciągnie. Tymczasem to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jest was tutaj coraz to więcej. Ponad 16 678 osób przycisnęło przycisk subskrybuj. Jeżeli wam też ten materiał się podobał, to również ściśnijcie ten przycisk i z dziwnym dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnego Mniejsza z Tym, które się pojawi w przyszłym tygodniu. Już trochę normalnie ze studia Mniejsza z Tym, a nie z ulicy Spacerowej. Po pierwsze będzie wygodniej, po drugie nie będę musiał mieć parasolki pod ręką, jakby zaczęło padać, bo dzisiaj miało padać, ale jakoś jeszcze nie zaczęło, dlatego też tutaj wyszedłem. No i po trzecie, może będzie chłodniej, chyba na to raczej nie mam co liczyć, ale i tak wyszedłem dopiero teraz właśnie w nocy, po nagrywaniu, bo już jest faktycznie w miarę przyjemnie. Niemniej dzisiaj nagrywałem prawie cały tramwaj do Wilanek, jak powiedziałem, na tym odcinku takim, który jest mokotowski najbardziej. Zostało mi jeszcze oczywiście, znaczy no, poza Stegnami, tamten odcinek mi jeszcze został, Świętego Bonifacego. Natomiast trochę nagrałem dzisiaj mniej więcej połowę tramwaju do Wilanowa, a drugą połowę będę nagrywać w poniedziałek, kiedy będą zmiany. Będę też nagrywać w najbliższym czasie film z Warszawy Zachodniej, również poniedziałka, a w ostatnich dniach nagrywałem dużo, dużo innych inwestycji, takich jak chociażby Most na Pragę, tu na ulicy Złotej, które już widzieliście, Plac Powstańców Warszawy, Plac Centralny, Plac na Rozdrożu, czy też na, również nową ulicę Chmielną. Też tam zadeknąłem, co tam się dzieje przy Pałacu Saskim, to będzie w filmie z Placu Powstańców Warszawy. No i oczywiście nie mogę zabezpieczyć też jakichś innych inwestycji, które mam w przygotowaniu, jak chociażby właśnie wiadukt Chomrzyński, który wspomniałem wcześniej w filmie, i prace, które się rozpoczęły na wiadukcie bez dojazdu w Ursusie. Ten wiadukt, który po prostu jest na granicy Ursusu i Piastowa, który cały czas był niewykorzystywany przez już ponad 10 lat, będzie mieć w końcu przejezdność. Mniej więcej rok temu były urodziny jego obchodzone, teraz prace są już tam realizowane. I dobrze, bardzo dobrze, że w końcu faktycznie coś tam jest realizowane. Filmy na temat tego będę nagrywać w najbliższych dniach, no i też oczywiście w najbliższych dniach to się wszystko pojawi. A w najbliższym tygodniu, od środy do piątku, bądź nawet trochę dłużej, będę w Zakopanem, bo faktycznie trzeba nagrać te nowe 4 plony, a ja sobie pojadę przynajmniej w teorii na odpoczywanie. Przynajmniej 2 dni, pomijając to nagrywanie Zakopanego, będę mieć wolnego, więc też sobie będę odpoczywać z moją lubą. Niemniej, to wszystko w najbliższych tygodniach będziecie oczywiście oglądać, a dzisiejsze specjalne wydanie Mniejsze z Tym jest stąd paru powodów. Po pierwsze, jeszcze nie jestem w domu. Po drugie, jest całkiem ładna pogoda. Po trzecie, nagrywałem dzisiaj tramwaj do Wilanowa. I po czwarte, miało być specjalne wydanie Mniejsze z Tym z okazji tego, że to już 3 lata, od kiedy co tydzień, no prawie co tydzień, może dwa tygodnie wydarzyły się, kiedy nie było, ale co tydzień Mniejsza z Tym się pojawia. Informuję was o różnego rodzaju utrudnieniach, zmianach w komunikacji, newsach i nie tylko. Dziękuję wam bardzo za to serdecznie, że tutaj jesteście już od ponad 3 lat. Może ktoś z was jest, to obejrzał te wszystkie Mniejsze z Tym. Jeżeli tak, to oczywiście w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, co wam się najbardziej podoba w wszystkich wydaniach Mniejsze z Tym. Pomijając awarię win, bo to wiem, że wszystkim się podoba. Ale co wam się najbardziej podoba, co chcielibyście, żeby się zmieniło, może jakieś nowości chcielibyście dodać. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Sondaże Mniejsze z Tym będę chciał w najbliższym czasie przywrócić, bo wiem, że czekacie na nie, aż faktycznie wrócą i też ta karta społeczności trochę odżyje, bo aktualnie umiera. Tymczasem ja idę zmontować do końca ten film i może do północy go wyślę. No, w centrum powinien być lepszy internet niż u mnie w domu, bo w centrum będę go montować, ale niemniej zobaczymy, bo nawet te 5G jakoś tak dzisiaj sobie działa. Tymczasem, no, normalnie bym poczekał, aż 11 przyjedzie, żeby zrobić zakończenie tego filmu, ale z racji tego, że o tej godzinie 11 jeździ tak, no, późno, w sensie jakby co 20 minut mniej więcej, to wybaczcie, ale nie będę na nim czekać. Ale tak czy siak, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i za tydzień w Mniejsze z Tym. No i oby kolejne Mniejsze z Tym były pokazywane co tydzień, co tydzień, co tydzień i tak przez najbliższe lata. I abyśmy na spokojnie za rok się spotkali i może na jakieś 5-lecie pojawili się w specjalnej lokalizacji. Mam już jakieś pomysły. No, ale niemniej
Najpierw trzeba to jeszcze wszystko nagrać, a wiecie, w przeciągu roku to jest ponad 72 odcinki. Dlatego my już mamy ponad 200 wydań mniejsza z tym. Do zobaczenia. Cześć! Pamiętajcie, żeby pić wodę, bo jest bardzo gorąco. A, jutro też jeżdżę na linii tramwajowej T, w sensie w sobotę, na drugiej brygadzie jak ktoś. Ale będzie całkiem ciasno. Natomiast jak ktoś, zachęcam oczywiście do padnięcia. Na pętach możemy sobie pogadać, w sensie na placu Nadutowicza. Do zobaczenia. Cześć! No minęło tak z 5 minut, ale jedzie. Jedzie 11 na Sielce. Do zobaczenia.